Wow, nacisnęliśmy na guzik i kolory dookoła się zmieniły. No, fajnie! Zatrzymaliśmy się na niebieskim kolorze, super! Wow, mamy żółte produkty! Ja dostałam rozpuszczalnego batonika. Ojej, jak fajnie się gniata! Nigdy wcześniej takiego nie próbowałam. Jakie to jest słodkie! Wiecie co? Mogę to skręcić i w całości włożyć do buzi. Właśnie tak. Pyszka, smakowało mi to. A teraz kolejna Quentina. O nie, mam strasznie kwaśne cytryny. W ogóle nie mam ochoty tego próbować. Ale może to nie będzie aż tak kwaśne. Ach nie, jednak jest mega kwaśne. Co by tu wymyślić? O, już wiem. Skoro życie daje ci cytryny, to zrób z nich lemoniadę. Wyciskamy cały sok do ładnej szklaneczki. Dodajemy troszkę cukru. I napoju gazowanego. Wszystko mieszamy. Dajemy słomkę. I ozdabiamy kawałkiem cytrynki. O tak, taka lemoniada świetnie ochładza w te upały. Pyszności. Oj, przepraszam. Chloe, teraz ty. W porządku. Ja mam plastry miodu. Jeszcze nigdy takich nie jadłam. Ojej, są takie miękkie. Pyszniutkie. Wpadłam na świetny pomysł. Mogę zrobić miodowy żel. Będę potrzebować dużej butelki. Wcisnę do niej miód prosto z plastrów. Właśnie tak. Idzie mi całkiem dobrze. A teraz przyda mi się Fanta. Wlewam ją do butelki. I pozostało mi wszystko zamrozić sprayem do błyskawicznego zamrażania. No i nareszcie próbujemy. O rany, naprawdę wyszedł mi żel. Jest taki pyszny. Polecam wszystkim. Tym razem mamy czerwone smakołyki. Chloe ma wiadro lodów. Quentin dostał truskawki w polewie. A Miley ma tort z syropem truskawkowym. Zacznijmy od Quentina. Z przyjemnością. Co za cudowny zapach. O tak, truskawki w słodziutkim karmelu. Bardzo mi to smakuje. Niam, niam, niam. Miley, nie patrz tak na moje truskawki. Masz przed sobą cały tort. Dokładnie. Masz rację, zaraz go spróbuję. Mam tu przezroczystą formę, którą postawię na torcie i wleję do niej truskawkowego syropu. A na wierzchu dodam czerwoną posypkę. Super! A teraz najlepsze. Podnosimy! Wow! Jakie to jest piękne! Muszę tego szybko spróbować. O tak! Syrop truskawkowy bardzo pasuje do tego tortu. Jestem zachwycona. Chloe, teraz ty. Zgadza się, już zapomniałam. Okej, biorę łyżkę. I próbuję. Bardzo smaczne. Nie mogę uwierzyć, że takie ogromne wiadro lodów jest tylko dla mnie. Ojej, zrobiło mi się bardzo zimno. Chloe, zamarzłaś! Ogrzeję cię suszarką. Dzięki, jest mi o wiele lepiej. Na czym to ja skończyłam? Och, jak mi zimno i pysznie. Znowu zamarzła. Tym razem będziecie jeść niebieskie smakołyki. Chloe dostała żelkowego misia. Quentin ostre chipsy Takis. A Miley dostała całe wiadro niebieskiego makaronu. Od kogo zaczniemy? Jednogłośnie zdecydowaliście, że od Miley. Okej, zaraz nakręcę makaron na widelca. Jeszcze nigdy nie jadłam niebieskiego makaronu. To jest mega pyszne. Chcę więcej.
super, że mam tu całe wiadro. Niam, niam, niam. O rany! Mój język zrobił się niebieski, super! No to co, Quentin, kontynuuj. Z chęcią, jeszcze nigdy nie jadłem chipsów w kształcie rurek. Są takie ogromne i bardzo pyszne. Oj, chwila. Co mnie tak pali w buzi? Dziewczyny, kryć się! Uff, już mi lepiej. O nie, to mój żelkowy miś. Quentin, co ty zrobiłeś? Roztopił się. Teraz to żelkowa papka. Chociaż to niezła konsystencja. Wiecie co, mam pomysł? Wleję tę masę do specjalnej foremki i będę miała małe żelkowe misie. Pozostało tylko wszystko zamrozić. Gotowe. Można wyciągać. Ale pięknie! Oceńmy smak. Co za uczta. Bardzo mi to smakuje. Mogłabym to jeść bez przerwy. Wow, Chloe! A może się z nami podzielisz? Oczywiście, jesteśmy przyjaciółmi, więc się częstujcie. Z Miley się podzielimy. Udało się, Quentin, ale pyszne. Przybij piątkę. Spójrzmy, co dostaliście tym razem. Miley ma kwaśne cukierki. Quentin ma prawdziwego kłującego kaktusa. A co ma Chloe? Chipsy, ale o smaku śmierdzącego sera. To obrzydliwe. Kto zacznie? Chloe będzie pierwsza. O rany, to strasznie śmierdzi. Gorzej niż brudne skarpetki. Trzeba zatkać nos spinaczem do ubrań. Tak jest o wiele lepiej. O rany. Jestem zaskoczona, ale mi to smakuje. O tak, jest całkiem niezłe. Spróbuję jeszcze troszkę. Aj, Chloe, śmierdzi ci z buzi. Trzeba coś z tym zrobić. Jeszcze troszkę i razem z Miley się tu udusimy. Chyba już jest lepiej. O nie, mam kaktusa. Ale wymyśliłem, co można z nim zrobić. Zaraz ogarnę mu czadową fryzurkę. Troszkę tu wyrównamy. I tutaj. Okej, i kończymy. Gotowe. Mam nadzieję, że kaktusowi spodoba się jego nowa fryzura. Fajnie, Quentin. A teraz się częstuj. No dobra. To próbuję. Ach, to takie obrzydliwe. Ten kaktus jest taki niesmaczny. Jakbym się najadł trawy. Brr, Miley, śmiejesz się? Zaraz ja się pośmieję. O nie. Te cukierki powinny być pyszne, co? Chociaż kogo ja oszukuję, to najbardziej kwaśne cukierki na świecie. Brr, co za kwasota. Słuchajcie, całą buzię mi wykrzywia. Nie rozumiem, co się stało z Miley? O, wróciła. Super, bo nieźle nas wystraszyłaś. Wow, tak słodko wyglądacie w tych różowych strojach. Miley ma prawdziwe szczęście, dostała cały talerz pączków. Quentin truskawkową galaretkę. A Chloe gumę Huba Buba. Kto będzie pierwszy? Ja chcę być pierwsza. Jestem taka głodna, że zjem wszystkie pączki z przyjemnością. Zakładam je na palce. A teraz spróbujemy. Choć są takie same, to wydaje mi się, że każdy pączek jest pyszny na swój sposób. Quentin, twoja kolej. Okej, trzeba to jeść łyżką. Jakie to jest zabawne i sprężyste. Ojej, moja łyżka. Poleciała tak wysoko. Złapałam ją. Ekstra, dzięki. Okej, kontynuujmy. Próbuję. Bardzo mi to smakuje. Chcę dokładkę. Tylko łyżki już nie potrzebuję, będę to jadł rękami. Chloe, teraz ty. Z chęcią. Od dawna chciałam coś pożuć. Zjem całą gumę naraz.
jakie to jest pyszne. A teraz chcę nadmuchać ogromnego balona. Oj! Pomóżcie mi! Mam na buzi gumę! No dalej! Aj! Podobało ci się nasze wideo, więc zostaw lajka, subskrybuj nasz kanał i pokaż go znajomym. Do zobaczenia! Pa, pa!